Witajcie, kochani. Będę szczery. Jestem mocno przekonany, że Biblia powinna być naszym przewodnikiem wiary oraz praktyki. Uznaję wartość tradycji Kościoła, jednak nie akceptuję żadnych tradycji, o których Słowo Boże nie przemawia w jasny sposób. Z góry zaznaczam, że swoimi spostrzeżeniami nie chcę nikogo zranić, urazić. Nie chcę też atakować Kościoła katolickiego, lecz chcę, abyście posłuchali, co po tym, jak doświadczyłem tej śmierci klinicznej, tego spotkania z Jezusem, Duch Święty mówi do mnie każdego dnia, gdy studiuję Pismo Święte. Tak więc zaczynamy. Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę i lecimy. Pan jest Bogiem fizycznie zdrowych i mentalnie silnych, ale jest też Bogiem fizycznie niepełnosprawnych i umysłowo upośledzonych. Jest suwerenem nad kruchymi, słabymi, jak również nad zręcznymi i potężnymi. Biblia uczy, że każda osoba poczęta na tym świecie jest wyjątkowym stworzeniem Bożym. To jest akurat w Psalmie 139. To dotyczy wszystkich, w tym upośledzonych i niepełnosprawnych. Naturalne pytanie jest takie, dlaczego Bóg dopuszcza do tego, by niektórzy ludzie urodzili się upośledzeni czy niepełnosprawni? Lub dlaczego dopuszcza do wypadków, które przynoszą kalectwo lub upośledzenie w późniejszym życiu? Kwestia ta jest przedmiotem debaty teologiczno-filozoficznej, znanej jako problem zła lub problem bólu. Jeśli Bóg jest zarówno dobry i wszechpotężny, dlaczego dopuszcza, aby działy się złe rzeczy? Jaki jest sens w tym, że ktoś straci wzrok lub jest zmuszony do chodzenia z protezą? Jak możemy połączyć Bożą dobroć i doskonałość z faktem, że tak niewiele osób z Jego stworzenia jest złamanych lub zranionych? Zanim pójdziemy dalej, w naszych rozważaniach powinniśmy uznać, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie ułomni czy niepełnosprawni. Potrzeba noszenia okularów wskazuje na osłabienie lub upośledzenie wzroku. Aparat dentystyczny jest oznaką niedoskonałych zębów. Cukrzyca, zapalenie stawów, trądzik, chore stawy, który nie porusza się całkiem prawidłowo. To wszystko do pewnego stopnia możemy uznać za niepełnosprawność. Cały rodzaj ludzki żyje w rzeczywistości niedoskonałości. Każdy z nas doświadcza warunków dalekich od ideałów. Wszyscy jesteśmy w pewien sposób niedoskonali. Upośledzenia, z którymi wszyscy żyjemy, są po prostu ich różnym stopniem nasilenia. Gdy jakaś osoba jest upośledzona czy niepełnosprawna bez względu na stopień, jest to oznaką grzechu pierworodnego. Gdy zło przyszło na świat, grzech wszedł na świat w wyniku ludzkiego nieposłuszeństwa Bogu i ten grzech przyniósł za sobą chorobę uleczalną i nieuleczalną oraz wszelką niedoskonałość. I tutaj można zobaczyć Rzymian 5:12. Świat został skażony. Jednym z powodów, dla których Bóg dopuszcza, by ludzie byli niepełnosprawni lub upośledzeni, jest to, że takie warunki są naturalnym skutkiem buntu ludzkości przeciw Bogu. Żyjemy w świecie przyczynowo-skutkowym, a jest to upadły świat. Jezus powiedział, że na świecie ucisk będziecie. To było w Ewangelii Jana 16:33. Nie chcemy przez to powiedzieć, że każda ułomność jest bezpośrednim wynikiem osobistego grzechu. Jezus zaprzecza takiej koncepcji w Ewangelii Jana 9:13. Ale ogólnie mówiąc, istnienie ułomności jest bezpośrednią konsekwencją istnienia grzechu na świecie. Innym podstawowym powodem, dla którego Bóg dopuszcza, że niektórzy ludzie są niepełnosprawni czy upośledzeni, jest to, że Bóg zostanie z tego powodu wywyższony. Gdy uczniowie zastanawiali się nad niewidomym, Jezus powiedział im, stało się zaś tak, aby przez Niego objawiły się sprawy Boże. To jest akurat w Ewangelii Jana 9:3. Gdy ci sami uczniowie później zastanawiali się nad chorobą Łazarza, Jezus powiedział im, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Ewangelia Jana
11:4. W obu przypadkach Bóg został wywyższony dzięki ułomności. W przypadku niewidomego od urodzenia zarządcy świątyni mieli niezaprzeczalny dowód na uzdrawiającą moc Jezusa. W przypadku Łazarza wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii, ujrzeli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Innym powodem, dla którego Bóg dopuszczał pośledzenia i niepełnosprawności, jest to, że musimy nauczyć się raczej ufać Jemu, aniżeli samym sobie. Gdy Pan powołał Mojżesza na pustyni, Mojżesz początkowo nie chciał posłuchać tego wezwania. W rzeczywistości próbował wykorzystywać swoją ułomność do usprawiedliwienia się do podjęcia się służby. Proszę Cię o Panie, nie jestem ja wymowny, ani nie byłem w przeszłości, ani też nie stałem się nim. Nawet odkąd przemawiasz do Twojego sługi, mam trudną wymowę i nieporadny język. To było z drugiej księgi Mojżeszowej 4:10. Ale Bóg wszystko widział. Wiedział o problemie Mojżesza. Jahwe mówił do niego: któż to dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, czy głuchym, widząc albo ślepym? Czy nie ja, Jahwe? Ruszaj więc, masz mówić. W tym niesamowitym fragmencie widzimy, że cała ludzkość, zdolność i upośledzenie jest częścią Bożego planu i to, że pomoże swoim posłusznym sługom. On nie powołuje już wyposażonego, ale wyposaża powołanego. Pewna nastolatka wskoczyła do wody, doświadczając urazu kręgosłupa i przez ostatnie 5 dekad żyła sparaliżowana, tak jak ja podejrzewam. Wyobrażała sobie spotkanie z Jezusem w niebie, gdy rozmawia z Nim o swojej niepełnosprawności. Mówi: im słabsza byłam na tym moim wózku, tym mocniej się na Tobie opierałam. A im mocniej się na Tobie upierałam, tym silniejsza się stawałam. To by się nigdy nie wydarzyło, gdybyś nie dał mi siniaka błogosławieństwa tego wózka inwalidzkiego. Jak może mówić o swoim kalectwie jako o błogosławieństwie? Tylko dzięki Bożej łasce, z tym uczuciem ona powtarza słowa za apostołem Pawłem, który uznał łaskę Chrystusa za wystarczającą, pomimo doświadczenia cierpienia w swoim ciele. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To było w 2 Koryntian 12:9. Innym powodem, dla którego Bóg dopuszcza niektóre niepełnosprawności lub upośledzenia, jest to, że w swoim nadrzędnym planie wybrał słabe rzeczy tego świata do specjalnego celu. Bóg wybrał bowiem to, co głupie według świata, aby zawstydzić mądrych, i co słabe według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bóg wybrał również to, co świat ma za nic i uważa za nieszlachetne urodzone oraz godne pogardy, aby unicestwić to, co czymś jest, w tym celu, aby nikt z ludzi nie chlubił się przed Bogiem. 1 Koryntian 27-29. Bóg nie potrzebuje ludzkiej mocy czy zdolności, czy tym sprytu fizycznego do dokonania Jego dzieła. On może równie dobrze wykorzystać niepełnosprawność i upośledzenie. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Psalm 8:2. On może wykorzystać każdego. Pamiętanie tej prawdy może pomóc niepełnosprawnym wierzącym w skupieniu się tym, kim jest Bóg. Naprawdę można się skupić w tym, kim jest Bóg. Łatwo się poddać, gdy życie nie ma sensu, ale moc Chrystusowa doskonali się w słabościach. 2 Koryntian 12:9. W pewnym sensie, gdy Jezus przyszedł na świat, stał się dobrowolnie niepełnosprawny. Uszkodził samego siebie, gdy pozostawił doskonałość nieba, aby żyć wśród grzeszników na ziemi. Odłożył na bok swoją chwałę, aby przybrać postać niedoskonałego człowieka. Podczas wcielenia Jezus przyjął postać ludzką.
w całej swojej kruchości i bezbronności. On wyzbył się wszystkiego, co boskie, pojawił się w postaci sługi, stał się podobny do ludzi. To jest Filipian 2:7. Syn Boży przyjął w pełni ludzkie warunki i cierpiał za nas. Dlatego nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechów. Hebrajczyków 4:15. Mamy pośrednika, który rozumie nasze słabości, odnosi się do naszych ułomności oraz identyfikuje się z naszym bólem. Bóg obiecuje, że ułomności i niepełnosprawności są tymczasowe. To warunki są częścią przemijającego, upadłego świata, a nie świata, który nastąpi. Dzieci Boże, ci, którzy przez wiarę Chrystusa są dziećmi Bożymi, mają świetlaną, chwalebną przyszłość. Gdy Jezus przyszedł po raz pierwszy, dał nam przedsmak dobrych rzeczy, które przyjdą, i rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrawiał. Ewangelia Mateusza 4:24. A gdy Jezus przyjdzie po raz drugi, wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Księga Izajasza 35:5. Perspektywa tej dziewczyny, która wskoczyła do wody odnośnie przykucia do wózka inwalidzkiego, jest pouczająca. Może tak naprawdę niepełnosprawnymi ludźmi są ci, którzy nie potrzebują tak bardzo. Pozycja słabości, niepełnosprawności i upośledzenia, pozycja, w której trzeba ufać Bogu na tym świecie, jest rzeczywiście pozycją honoru i błogosławieństwa. I pamiętajcie, Bóg Ciebie kocha, Bóg jest miłością, a to, w jaki sposób do Niego przyjdziesz, czy Mu zaufasz, czy oddasz Mu życie w Jego ręce, to jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Tak więc zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapek, komentarzy. Jeśli możecie, to pomóżcie mi w rehabilitacji. Linki są zawsze w opisach. Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.